Już? Tak. 3-2-1. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, kiedy będziecie to oglądać. Ja nazywam się Justyna Machaj. A ja nazywam się Łukasz Pawłowski. Z pewnością nie mają nic, te nazwiska Państwu nie dają. Nic Wam nie mówią i bardzo dobrze, gdyż będziemy mówić dzisiaj o porażce. Porażka. Porażka w życiu, w pracy, w tych małych sprawach. W romantyzmie też. Cholernie dużych. Tak, jak można romantyzm przeklinać. Na przykład. Można. Można przeklinać, bo jakby w temacie naszych warsztatów ten romantyzm, tak, kurczę, siedzi, nie? Siedzi. To może ja od razu zacznę. Krótko o romantyzmie, bo to była faktycznie wielka, wielka porażka. Ogólnie rzecz biorąc, bohater romantyczny, to jakby od razu czytasz tytuł i od razu wiesz, kto przegra, czyli na przykład masz Kordian, no i wiesz, że to się źle skończy na przykład, nie? Czytasz ten, na przykład Konrad Wallendorf, no to wiesz, że to będzie klapa, klęska, nie? Tak. Czytasz Dziady i wiesz, że Gustav Konrad zejdzie, prawda, na złą drogę. No bo nie bez powodu oni się jeszcze, nazywają... przepraszam cię, ale bo jest jeszcze kobieta, jest na przykład Balladyna, nie? Balladyna. I też wiadomo, że to się nie może... Ale babeczka charakterna była, ciągnęła do końca. W ostatniej scenie się jej... No, noga omskła. Noga się omskła, matka przyszła, zrobiła dramę. Jak to matki? Z tego się nie wyrasta. Jak ktoś mówi, Balladyno, czemu pani zabiła? O, jak to się mówi, nie miałam co do garka włożyć. A mówił na klatce dzień dobry, mówiła na klatce dzień dobry, taka miła. Prowadzała codziennie. Tak. Prawie nie piła, choć pić lubiła. Segregowała śmieci, no. Tak, ale o jednym bohaterze nie wspomniałeś, no i to jest Kordian. I wydaje mi się, że on jest esencją porażki. Tak? W sensie on i w życiu prywatnym, no bo jednak w pierwszym akcie zostaje od razu odrzucony przez starszą babeczkę, w której się kochał. Ziomek próbował się zabić, też mu to nie wyszło. Tak, bo tak jak Balladynie noga się omskła na koniec, tak mu się pistolet omsknął na tak, koniec aktu. To jest problem właśnie takiego bohatera porażki, że nawet zabić się nie potrafi, nie? No. To jest dojmujące. Ale teraz chodzimy po bardzo, bardzo grząskim gruncie. Musimy być poprawni politycznie. Nie, to jest literatura. No ale nie wychodziło mu w życiu prywatnym. Tak. Nie udało mu się zabić cara, no bo chłop zemdlał, tak? Tak. Niedożywiony tak. Pewnie był, anemik. Ja w nim się pojawił... Mięsa nie jadł pewnie. Weganin? Prawdziwy Polak, bohater tragiczno-romantyczny, żre na obiad, nie tylko niedzielny, z chaboszczaka, ziemniaczków nie zostawia. Tak, a jak jest, że jest pod zaborami rosyjskimi, no to je ruskie. Ruskie pierogi. Jak słyszysz słowo porażka, jakby co się w tobie dzieje, nie wiem, fizjologicznie, jak reagujesz na to słowo? Po pierwsze, porażka mógłbym jej zaśpiewać hello porażka, my old friend. Tak. A te okularki takie na lewiso. Tak. Porażka, słyszymy, jak brzmi słowo porażka, prawda? Kuje. Jest to porażka, bo na przykład dla odmiany słowo sukces. Success, nie? Jak masełko brzmi na ciepłym pyszniku. Kojąco, tak. Delikatnie, pięknie, a porażka cię ciacha po prostu, nie? Na kawałek. Boli ścina z nóg i leżysz. I tak przychodzi do nas ta porażka, nie? I gdyby właśnie mówić tak, porażka. Porażunia moja. Porażunia. Prażucha. Jak? Moja prażucha. Prażucha. Moja ciocia robiła pyszną prażuchę. No chodź do pania, prażunia. I sukces, won sukces! Taki duży, taki mały może porażką być. Tak. Taki chudy, taki gruby może porażką być. Bo porażka jak śmierć, dance macabre nie wybiera. Ona tańczy z każdym. Bierze pod pachę i lecimy z tematem kaczuchy. Ale powiedziane. Powiedziałam mądrze, nie? Bo kamera jest włączona, to się staram. Tam te dwa neurony się zderzyły. Wyszedł prąd. Możesz to powtórzyć jeszcze raz? Teraz się to wstydzę, pewnie coś się zepsuje. Nie. Porażka jest niczym śmierć, dance macabre, nie wybiera, tańczy z każdym. Porażka jest trudnym tematem, tak. Ciężko się o niej mówi, bo w przeciwieństwie do success, tak? Tak. Ona uderza bardzo, bardzo w sam środeczek. Porażka, można powiedzieć, jest cały czas tematem tabu. No boimy się tego, to jest teren tak naprawdę nieznany, boimy się podejść, oswoić, przytulić porażkę, która jest częścią chyba każdego rozwoju, no. No zdecydowanie, każdego procesu. Jeśli człowiek by tak się usiadł i się zastanowił, to jednak życie składa się w większości z porażek,
a przynajmniej z braku sukcesu, bo też kwestia jest, co nazwiemy porażką, czy porażka to musi być porażka, czy wystarczy, że już jest brak sukcesu, to już też jest porażka. I tutaj, co? No. A jaka jest różnica między przegraną a porażką? Czy to są synonimy? Nie wiem, tu byś musiała być z jakimś polskim futbolistą pogadać. Tak? Posiłek. Na przykład zwykły, codzienny posiłek. Może być porażką, nie wiem, pójdziemy gdzieś do restauracji i tam dadzą nam niezdrowe parówki wegańskie, tak, niedobre, albo taką karkówkę tak rozbitą, tak, jak podeszwa po prostu, no i wpisujemy od razu na Face'a czy tam na Insta, że porażka, nie porażka. No czy tam proszony obiad u teściów też może być porażka. Człowiek jak chce nawet sam zrobić kanapkę, też może po prostu zrobić porażkę i że niedobre. Ale z drugiej strony nikt nie powie, że na przykład zrobił sobie kanapkę i to był sukces, albo że obiad gdzieś tam między pracą a domem zjedzony. A może ta teściowa czeka, aż jej powiesz, że był sukces. Mamusia! Nie, no to powie, nie, to powie, nie, to powiesz, to powiesz, ależ cudownie smakowało, jak u mamy, albo jak pyszne, mamy, takie domowe, coś tam, ale nie powiesz, nie, no to jak teściowa zrobi obiad, no to sukces, nie? To, graża. To z randką, nie? W sensie, jeśli się nie uda, nie, idziesz sobie na randkę z Tindera, tak? No po pierwsze ziomek bądź ziomalka bądź osoba oszukała, tak? Na zdjęciu. No rzeczywistość jest troszeczkę inna, tak? Może nawet albo w ogóle jakoś tam nie dopasowaliście się. Tak, no? Więc jeśli się nie uda, no to mówisz, ja pier... Tak, i od razu masz tam porażka, post na fejsie, ale była ale porażka, dramat, nie? Dramat. Ale z kolei nie ma sytuacji odwrotnej, prawda, że jak randka się uda coś tam, no to nie mówimy, że był sukces, tylko po prostu idziemy na przykład na kolejną randkę i na kolejną randkę i w którymś momencie ten cykl się zamyka zawsze porażką, na przykład rozwodem po 20 latach. Ale... Mogłaby zniknąć w końcu, chociaż na chwilę, na jedną dobę. Żeby się tak zaczęło układać, że kanapka dobra, była smaczna. I teraz sobie wyobraźmy, że nagle, mówisz jedna doba, 24 godziny, wszystko wszystkim wychodzi. Ale wszystkim... No tak, no znika porażka. Wszystko wszystkim wychodzi. Mhm. Wszystko. A boisz się takiej wizji? Znaczy, wydaje mi się, że to byłaby ostatnia doba tej ziemi. Znaczy... Okej, bo wyszłoby też tym, którzy są... Wszystko, tak. Jakby wszystko by wszystkim wyszło. I poza tym śmieszną historią byłoby wtedy to, że jeśli wszyscy odnoszą sukces, to, no bo sukces odnosi się, musisz mieć punkt odniesienia. Nie masz punktu odniesienia, wszyscy jakby, no jakbyś miała samych miliarderów, to nie ma ludzi bogatych, bo wszyscy są po prostu na równi, znaczy po prostu wiesz, sukces potrzebuje punktu odniesienia, zresztą tak samo jak porażka. Nie? W związku z tym doba bez porażki byłaby, wydaje mi się, bardzo depresyjnym czasem, no i ostatnim czasem. Okej, to ustalmy doba bez porażek, ale tylko dla nas. Dla nas dwojga. Tak. Może, mogłoby się udać, tak. Myślisz, że trochę zmienimy w aspekcie postrzegania? Myślę, że nie. I to będzie nasza porażka. Wielka porażka, tak. Tak. Mhm. Czyli tu tak pocimy się przed kamerą, tak gadamy, tak wiesz, z rękawa. No nie, no. Zbijemy jakby... przykładami. I co? My robimy pracę u podstaw, no ale wiesz, to... I my mamy być tymi fundamentami. Tymi porażki, tak. No dlatego niech się państwo przyjrzą. Tak wyglądają fundamenty, fundamenty porażki. To się nie może udać. Kaszu? Tak, Justyno. Gratuluję. Dziękuję. To była wspaniała porażka. Tak.